day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Whoa. How I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can always have it. Siema, siema. Dochodzimy do kluczowego naszego momentu, do kluczowego momentu w naszej przebudowie Football Club de Barcelony, która to wchodzi w fazę sezonu, no taką, gdzie już nie wypada się mylić, ponieważ zaczynamy dzisiaj od od 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Już za chwilę ten meczek sobie rozegramy. Siema Grzybek, witam wszystkich. No i pozostało nam przede wszystkim do rozegrania 5 i 8, 13 kolejek ligowych. Mamy aż 13-punktową przewagę nad Atletico de Madrid z drugiego miejsca. Dzień dobry Paweł, dzień dobry Piotrusiu. Siema, siema. Z dedykacją dla ciebie trochę wrzuciłem dzisiaj wrzuciłem zdjęcie na mój fanpage na Facebooku, ale nie oznaczałem cię, bo co tam. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. My jesteśmy w dniu 16 lutego, jutro rozegramy ten pierwszy mecz w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Ligi Mistrzów, w której mamy za zadanie dojść do wielkiego finału, więc może to być trochę problematyczne, ale no zobaczymy, czy nam się to uda. Cześć Adrian, cześć Adi. No nic, no nasza sytuacja wygląda naprawdę mega korzystnie. 3 remisy, 2 porażki na naszym koncie, 2 porażki, które mogły nam się przytrafić, ponieważ przegraliśmy z Betisem, który wtedy był w mega gazie, i z Realem Madryt, co też zawsze trzeba brać pod uwagę. No i co? Fajnie by było, jakby w tym sezonie udało nam się w ogóle wszystko wygrać. Jesteśmy też w półfinale Pucharu Króla, ale nawet jakbyśmy w tym sezonie wygrali potrójną koronę, czy poczwórną, bo przecież również wygraliśmy Super Puchar Hiszpanii, to no nie skończymy na tym tej naszej przebudowy, ponieważ jeszcze kilka rzeczy nam tutaj pozostało do rozstrzygnięcia, między innymi transfery wonderkidów do Barsy, którzy mają stanowić o przyszłości naszego klubu, ale również między innymi wyszukanie następcy Leo Messiego, co może być trudnym zadaniem, ale zobaczymy. Trzeba by albo postawić na jakiegoś Kyliana Mbappé, na wielki transfer, albo wynaleźć jakiegoś Nugena, przykładowo o światowym potencjale, że tak powiem. Dzisiaj live potrwa gdzieś do 18, może lekko później. Dobra, pierwsze mecze Ligi Mistrzów już zostały rozegrane. Juve pokonuje Borussię i Manchester City pokonuje 2-0 Gent. Cześć Rafał. No a my dzisiaj gramy z Francuzami. Gramy na własnym stadionie. Naszym najlepszym składem, który ostatnio jest w mega gazie, może poza Antoine'em Griezmannem, którego ostatnio skrytykowałem, więc mam nadzieję, że się poprawi. Haaland, Griezmann, Messi. Nasz imponujący atak. Trójka w pomocy, Milinkowicz, Savic, De Jong oraz Pjanic, w obronie Grimaldo, Longlet, Skriniar oraz Nelson Semedo i Marc-André ter Stegen w bramce. Na koniec poprzedniego streama wczorajszego kupiliśmy wychowanka Barcelony, André Onane, czyli no wielki powrót na Camp Nou stał się faktem.
A ja tutaj się rozglądam. Aha, tak, Sergi Roberto jeszcze leczy kontuzję, więc dzisiaj na Camp Nou nie wystąpi. Paris Saint-Germain jest liderem oczywiście Ligue 1. Ciągle pod wodzą Tomasa Tuchela. Jedna porażka na koncie, cztery remisy, więc bardzo podobnie do nas. Siemano Max, siema Sebastian. No, trochę wiary, Mateusz, trochę wiary. Czemu mam nie wygrać finału Ligi Mistrzów? No może na przykład dlatego, że nie ten, że nie przejdziemy Paris Saint-Germain, no ale taki jest jeden z głównych celów na dzisiejszego streama. Pana Onana kupiliśmy. Fati, no dość sporo grał u mnie Fati, ale przy takiej sile, przy takim napadzie ciężko go tutaj umieścić. Kylian Mbappé, Mauro Icardi w napadzie, Neymar, Cygankow, Vidal, nasz były zawodnik, którego sprzedaliśmy do PSG, jest również Gerard Piqué w składzie Paryżan, więc dwie ofiary naszej katalońskiej rewolucji dzisiaj zagrają przeciwko nam. Siema Alman, bardzo się cieszę, na pewno będę częściej sięgał po takie projekciki. No i zobaczmy, zero ścisłego krycia dla Mbappé, no to jest logiczne, 20 przyspieszenia, 18 gry bez piłki. Mamy bardzo dobrego asystenta właśnie od ustawiania poleceń dotyczących rywali, więc patrząc na takie właśnie decyzje można mu ufać. Graliśmy z PSG w okresie przygotowawczym do tego sezonu, wtedy było 2-2, jakimś cudem Paryż oddał chyba 30 strzałów na naszą bramkę, my tam z 5. No i zobaczmy, bo pierwsza akcja należy właśnie do Francuzów, Neymar Junior wybija Skriniar i idzie kontratak Nelson Semedo, ale tam Griezmann się nie odnalazł w tym kontrataku, niestety Neymar, raz jeszcze Neymar, Miralem Pjanić walczy z Neymarem. Trzeba ostrożnie, żeby nie sprokurować rzutu karnego. No i proszę bardzo, De Jong odbiera piłkę i Antoine Griezmann rozpoczyna kontratak. Griezmann czy strzeli gola swoim rodakom? Nie robi tego. Francuz trafia tylko w słupek. Ajajaj. No widziałem, że Mbappé z COVID-em i Icardi wybija piłkę z pola karnego po rzucie rożnym, a Messi bardzo ostrożnie do Grimaldo. Czy będziemy w stanie wyeliminować Paris Saint-Germain? Messi dostał trochę oddechu tutaj, kiedy gra w centralnej części boiska Leo Messi. Jest Miralem Pjanić, De Jong, Haaland. Dość dobrze wygląda ta akcja Barsy. Alex Grimaldo, Erling Haaland, który ostatnio przełamał się i to w imponującym stylu, bo już ma prawie tyle goli co Messi w tym sezonie. Może trochę mniej, no ale jest naszym drugim najlepszym strzelcem, czyli robi to, czego od niego oczekiwaliśmy. Arsenal prowadzi z Benficą, już po kontuzji się podzielili nawet. Willian strzelił gola i musiał zejść. Leo Messi, przechwyt w środku pola. Messi rozpędza się w polu karnym. Messi, 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 ale zabrakło pary już na uderzenie na bramkę Keylora Navasa. Gerard Piqué. Piqué, gubi piłkę Piqué, Erling Haaland. No i kurde, ten Navas. Mamy 12 strzałów do zera, ej. To wygląda troszkę inaczej jak ten mecz w okresie przygotowawczym. Miażdżymy Paris Saint-Germain na własnym boisku, no ale FM jest zazwyczaj tak okrutny, że za chwilę będzie pierwszy strzał PSG i gol. Milinkovic-Savic, Haaland, Messi. Jest gol Leo Messi, 18 trafienie w tym sezonie. 1-0 prowadzimy z żabojadami. Tak jest. Cześć Patryk. Ale mamy imponujący odbiór w ogóle w środku pola. Robimy taki gegenpress, o który bym nigdy Barcelonę nie posądził. Cygankow otrzymał prezent od Grimaldo. Neymar, Mbappé, no i to o czym mówiłem, pierwszy strzał od razu bardzo groźny, ale był na spalonym. Kylian Mbappé najprawdopodobniej tam. Koniec pierwszej połowy. Barsa prowadzi 1-0 z Paryżanami. Zestresowałem Ter Stegena, serio? Chłopie. No balls. Messi. Messi na prawej nodze, Messi oddaje Semedo, dużo miejsca Semedo, Messi, Leo Messi, drugi gol
Na własnym stadionie Leo Messiego prowadzimy z Paris Saint-Germain 2-0. O, ale piękny początek, ej. Bałem się, że właśnie odezwie się tutaj taki efekt wyłączenia komputera, czyli szło nam wczoraj doskonale, a dziś zaczniemy robić lipę, a tu proszę bardzo, deszcz pada nad Camp Nou, ale to łzy nad Paris Saint-Germain, Pjanić, Haaland, Sergiej Milinkowicz-Savic 3-0. 3-0. 3-0 na Camp Nou. Paris Saint-Germain na kolanach. Paris Saint-Germain, którym też chce zagrać podobną karierkę Piqué. Kontuzjowany Grimaldo, kontuzjowany. Jak zwykle zresztą. Wejdzie Jordi Alba. Benfica wyrównała z Arsenalem po golu Evertona. No i uwaga, Di Maria, żeby nie stracić gola na własnym obiekcie i będzie pięknie. Dagba. Rzutka na Icardiego Neymar. Słupek. Coś nad nami czuwa. Coś nad nami czuwa. Dobrze. Barca gra jak nie Barca. Co ja zrobiłem? Przebudowę zrobiłem. Nasz styl jest naprawdę dobry. No ale Antoine Griezmann dobry nie jest już niestety. Kurde. Wymienimy się z Francuzami za Mbappé i będzie zakończona kwestia przebudowy pod kątem znalezienia następcy Leo Messiego. Piękny wynik 3-0, tylko teraz to utrzymać. Wejdzie Ilaish Moriba za Pjanicia. Żeby to utrzymać i z takim wynikiem, no to pewny awans. Jeszcze gola zdobyć na stadionie PSG. I pięknie, i będziemy w ćwierćfinale 3-0, ale miazgę zrobiliśmy z PSG. Odwrotnie te statystyki wyglądają do tego, jak graliśmy w presezonie. Zarąbiście. A bitrate'iku mamy 3500. Więcej jakbym dał, to z kolei mogą być problemy z ładowaniem. Brawo Messi. Nasz legendarny ofensywny pomocnik. Zaraz 34 lata. Fajnie by było, jakby po przyszłym sezonie Messi na przykład skończył karierę i wtedy wchodzi taki Mbappé. Dobra, ale kozak. Za chwilę powrót do ligowej rzeczywistości i mecz z Villarreal. Ale zrobiliśmy. Dobra, to co, to trzeba troszkę tych najbardziej zmęczonych oszczędzić. No Messi, niech zagra sobie ten Pedri za Griezmana Todibo. Nie Todibo, jaki Todibo. Fati, talenty mi się mylą, i za Pjanicia kolejny talent, czyli Moriba, który ostatnio zaliczył piękny mecz również. A reszta chyba wydobrzeje do momentu spotkania z żółtą łodzią podwodną. No ale start. Bałem się, mega się bałem tego starcia z drużyną Tomasa Tuchela, ale nie było się czego bać. Nie, nie. Żadnej Walencji nie będzie. Może Dybala zastępcą Messiego? No Dybala też już ma tam 28-9 lat. A Mbappé to byłby taki... Widziałem, no w Mbappé teraz Barcelona w karierze w Boltonie kupiła dzisiaj, jak nagrywałem, Mbappé za chyba 150 milionów. Ale to w piątym sezonie dopiero. A właśnie a propos Boltonu, to dzisiaj nagrałem ostatni odcinek piątego sezonu, gdzie rozegraliśmy finał Pucharu Anglii. Wspierający już ten odcinek otrzymali, a 72 albo 3 jutro będzie opublikowany. A ten finałowy to był 78. Okej. Alba zasługuje na powołanie. Za to wejście. Tutaj mamy 50 milionów od Guan za Semedo. No ale teraz takich ruchów nie będziemy robili. W lipcu jest okno transferowe, w Chinach też, więc może wtedy. Dybala. No ja bym wolał Mbappé od takiego Dybali. No 27 lat ma. Jeszcze ja wiem, czy to taki następca.
Czy będzie przygoda w Realu Madryt? Nie ma na razie potrzeby chyba przygody w Realu Madryt. Ale chciałbym następnie po Barcelonie w takiej karierze krótkiej, jak właśnie w Barsy, zagrać Paryżem, ale grając tylko Francuzami. Spróbować zrobić taką reprezentację Francji w PSG. Czy dobijemy do 100 odcinków? Myślę, że tak. Jeszcze 22 odcinki musiałbym zagrać. Myślę, że jest to w naszym zasięgu. No nie słup, ponieważ my nie możemy ściągnąć teraz Bejrina, bo nie ma okna transferowego. Vinicius Arealowi podebrać. Zobaczmy, jak Real dzisiaj. Dzień dobry, Artur. Dzień dobry. 2-0 Real Madryt. Dobra. No ale Real tutaj nie jest naszym głównym rywalem. Mamy 11 punktów i mecz do rozegrania, który właśnie teraz zagramy przeciwko Villarreal. Messi z ławki. Jest kozak. Jest kozak. No nie, Paweł, bo przecież mamy nagranych 7 odcinków na zapas, więc live'a nie zrobię z Boltonu. Ale mamy już w Boltonie, mogę zdradzić, nowego obrońcę, nowego napastnika. To wszystko jutro nagram, ten odcinek transferowy dla wspierających. Siema Piedro. Pierwsza akcja i coś tu się może stać już, ej. Jordi Alba. De Jong. Chyba, że Pedri będzie takim następcą Messiego i tyle. Semedo. De Jong. No i tego Trenta też chciałbym kupić, kurde. Z Liverpoolu. To byłaby piękna historia. I sprzedać Semedo. Semedo i Sergio Roberto. Trochę dołożyć pieniążków i spełnić ten cel z donate'ów. Cześć, David. Parejo wybija Milinkowicz. Raz jeszcze Dani Parejo, który nam zrobił krzywdę ostatnio i strzelił gola w naszym ostatnim meczu. W przedostatnim też chyba coś tam. Alba. Savić. Nie gubi piłki, ładnie utrzymuje się. Były zawodnik Lazio. Ilaish Moriba, ładnie do Semedo. Fati prawie wpadł do bramki. Ansu Fati, pierwszy strzał Barsy i pierwszy gol. A nie, do Boltonu raczej nie ma szans na Trenta. A Parejo jeszcze Sanki Messiemu założył. No, dokładnie. Szanuję za pamięć. No i co? I Griezmann nie gra. Fati wchodzi, od razu gola strzela. Żeby to się nie skończyło jakimś transferem Griezmana. No, taka skromna ta pierwsza połowa w naszym wykonaniu, ale też no, nie mamy tych kluczowych graczy. Nie ma Pjanicia, nie ma Messiego. Może Messiego wpuścimy gdzieś na końcówkę. Pedri dzisiaj nie najlepiej, więc może to będzie dobry pomysł, żeby te pół godziny dać Argentyńczykowi. Tak, trend do sztabu co najwyżej w Boltonie. Jordi Alba. Savić. Haaland. Szeroko. Alba. Fati. 2-0. Ansu Fati. Drugi gol. No zaraz Griezmann serio zostanie na ławie rezerwowych, jak tak dalej Fati będzie strzelał. Ansu Fati. To jest kozak. To jest przyszłość piłki. Ciekawe, jaki ma potencjał w FM-ie w ogóle. Nie pamiętam. Na pewno gdzieś widziałem kiedyś. Przy premierze. Ale po tym sezonie myślę, że Fati będzie miał potencjału w kolejnym FM-ie naprawdę dużo. No, taki Mbappe za Griezmana siadłby strasznie. Moglibyśmy uznać, że to następca Messiego. Spróbujemy w letnim oknie może.
15 minut. Aż Umtiti zagraj sobie. I to Dibo. Wymienimy parę stoperów. Nie, Lautaro Martineza nie. Mamy Haalanda w takiej. W takim stylu. Fati dały hat-tricka, chłopie. Haaland. Alba. Jordi Alba. Pierwszy gol w sezonie. Piłkarza, którego chciałem się pozbyć, ale no, nikt go nie chciał. Tak jak Busquetsa. Busquets odszedł, Alba jeszcze został. I znowu 3-0. I znowu 3-0. I znowu 3. Dwa razy Fati, raz Jordi Alba. Dziękujemy za 3 punkty. Utrzymujemy naszą przewagę w lidze. 12 kolejek do końca. Robimy to. Brawo Alba. Mecz. Bramka i asysta. 11 meczów bez porażki z rzędu i tydzień przerwy. Dobrze, bo troszkę zmęczeni będą moi zawodnicy. A tak na mecz z Gironą, wiecznie groźną, wydobrzejemy. Okej. No, na transfery trochę mamy. 190 milionów. Do tego siano z Griezmana i kupujemy Mbappe na przyszły rok i mamy następcę Messiego. Dajcie mi go kupić, no. Później na koniec kolejnego sezonu Messi kończy karierę i mamy zakończenie naszej przebudowy. Atletico przegrywa z Rayo Vallecano, a to oznacza, że mamy przewagi już 14 punktów nad Realem Madryt. Jeszcze mecz do rozegrania z Realem. Pierwsze El Clasico niestety przegraliśmy, więc ten bezpośredni mecz nie jest dla nas korzystny. Personalizuje rolę zawodników wozu. No sup, no Mbappe to jest gwarancja sukcesu tutaj. I taki wymarzony w sumie następca, taki rzeczywisty, nie? To by bardzo ładnie wyglądało na koniec takiej kariery. Ale lecimy jak burza. Kurde, możemy wygrać w tym sezonie wszystko co tylko można, takim przebudowanym składem, na szybko w sumie. Ale później w drugim sezonie to wszystko obronić, to będzie sztuka. W pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla z Sociedad wygraliśmy 1-0, więc teraz trzeba na wyjeździe po prostu dociągnąć to. Kolejny mecz Ligi Mistrzów, Ajax, Lazio, Totki, Bayern. Totki, Bayern to Londyńczycy niedobrze wspominają taki mecz, ale Tottenham wygrywa go. Ajax wygrywa z Lazio 3-0. No i okej. Okay. Chelsea, Lyon, Roma, Real. Zwycięstwo Chelsea i remis Romy z Realem. Filipe Coutinho strzela dla The Blues. Stream gdzieś do 18, może lekko później. No nie wiem, czy udałoby nam się dzisiaj skończyć sezon na przykład. To mogłoby być wyzwanie. Chyba nie. No właśnie, Kamil, czekam na odcinek Tomka Ćwąkały o przebudowie Mateo Chrzawiego w dumie Katalonii. Tomek, musisz. Please. Wiem, że oglądasz. Ale na koniec tej kariery normalnie nagram jeszcze taki odcineczek podsumowujący, co robiliśmy po kolei.
Ter Stegen o krok od nowego rekordu występów bez straty bramki. 15 meczów z czystym kątem. A 16 to rekord, a tu jeszcze tyle kolejek do końca. 12 meczów. Dobra, no kolejna formalność. Daleko nie mamy. Nawet nie wyjeżdżamy z Katalonii na mecz z Gironą. ...2-0 Espanyol. Jeszcze walczy o utrzymanie w La Liga. Potem Levante. I potem już chyba Paryż. Dobra, no ale teraz... Teatru, a gdzie się podział mecz z Sociedad? Przełożyli go? Tu powinien być meczek z Realem, nie? Nie wiem, co tu się stało. Zawsze to był, czy za chwilę miał być? No nie wiem nawet. Na Anoeta. Madryt teraz przeciwko Rayo Vallecano, które ostatnio puknęło Atletico. Ciężki terminarz Rayo. A, tam 5-1. Dobra. ...1.40 na nas. No, wracamy do podstawowego ustawienia chyba, ale zostawię tego Fatiego zamiast Griezmana. Alba ostatnio też pokazał, że zasługuje na miejsce w składzie. Może wpuścimy Tonalego jeszcze za De Jonga. Tonali za czapkę gruszek do nas trafił wczoraj. Poczekaj, Sajc. Dobra, no tu kolejna formalność, mam nadzieję. Futbol Club de Barcelona. Dalej pada w Katalonii. Od meczu z Paryżem. Nadal niebo płacze nad Mbappé. Alba, Savić, Fati. Ansu Fati. 7 gol. No Griezmann, możesz pakować manaty, nie? Możesz pakować manaty i zaprosić tutaj Kyliana Mbappé. Ale kozak, Fati. To na napadzie się tak odnajduje, nie na lewym skrzydle. Ale hula ta Barsa, nie? Pół roku szukaliśmy odpowiedniej taktyki do tych piłkarzy i w końcu znaleźliśmy, ale były nerwy na tych wcześniejszych streamach straszne. Ciągle coś nie działało, nie? Ale warto być cierpliwym, kilkanaście godzin na to poświęcić i żeby odnieść taki efekt, oj, może być czerwo. Żółtko. Dla Alby. Jury Elba. Savić Alba. Ruszyłbyś dupę Semedo tutaj, do tej piłki. Fati słupek. Jezu. Dominacja. 67% posiadania. Przerwa na stadionie Girony. Ale tak skromnie, 1-0. Moglibyśmy tutaj podwyższyć. Taka trójeczka znowu by wjechała. Byłoby miło. Zmęczony Moriba. Odpoczniesz z Levante, już wrócimy do Pjanicia. Nie, Florentino Luisa nie będziemy kupować. Marzy mi się ten Trent i Mbappé. Holland! Ole, nożyce. Kurde, szkoda. Cześć, Kamil. Dzień dobry. Albo Pedrego wpuścimy za Moribę. O. Pedriego. Dwa celne strzały dzisiaj mamy w sumie. Ale dobra. Messi.
O, wrzucił na Tonalego i mamy pierwszą bramkę Włocha w naszym klubie. Włocha, który dzisiaj stanie się piłkarzem AC Milanu w rzeczywistości. Wypożyczenie i pierwokup za chyba 30 milionów. Tak czytałem na przeglądzie, w przeglądzie sportowym. Todibo. Ale masz Griezmann, zagraj. Na razie za Pjanicia nie widzę alternatywy, bo Pjanic jest świetnym pomocnikiem w sumie. Ale zobaczymy. Alphonso Davies nie wygląda jeszcze jakoś okazale. To w nowym FM-ie będzie, bo on ten sezon miał taki znakomity. Czy znakomity? Imponował, nie? A, Griezmann jeszcze karnego wywalczył. No to Leo, dawaj. Twojej bramki brakuje dzisiaj z Gironą. Dobra. Yassine Bounou. Nie broni tego strzału Argentyńczyka i mamy znowu 3-0. Trzeci mecz dzisiaj, trzeci raz 3-0. To już nie strzelajmy, żeby tak ładnie zostało w tym terminarzu. Fatih Tonali Messi. Easy peasy. 11 kolejek do końca. 69 punktów. A, Longlet, wszystko zepsułeś. Miał być 3-0. Idź ty, Francuziku, wypad, no. Do zobaczenia w Paryżu. Dobra. Siema, Włodzimierz. Okej. Okay. Messiego mam chwalić co mecz, serio. Czas na Levante. 11 meczów do końca. Przewaga na tyle duża, że możemy sobie odpuścić 4 mecze, czyli no jeszcze 7 spotkań trzeba by dobrze zagrać. 4, no mamy 4 okazje na wpadki, nie? Na przykład z Realem Madryt. Bo taki mecz nas jeszcze czeka. I z takich trudniejszych, co jeszcze? Sevilla może, Betis i to tyle. Tak, pensję utniemy Longletowi za tą bramkę. Betis Atletico dzisiaj. O, ciężka przeprawa drużyny Allegrego. Cześć, Marcel. Mbappé, 225 milionów. Ej, ja to zrobię, nie? Ja to na bank zrobię. No to jest nasza przyszłość. Musimy to zrobić. Zainteresowany transferem. Muszę mieć tego gościa. To musi być nowy Leo Messi w naszym klubie. Tylko kurde, muszę sprzedać Griezmana, który jest wart 65 milionów. Zarabia 30. Może wyglądać fajnie, ale będzie wyglądał dużo fajniej, Davis. Siema, Adrian? Nie, po co? Nie, to robimy na poważnie rewolucję Barcelony. Atletico pokonuje w końcówce Betis. No i Betis wypada już poza top 4. Levante i później Paryż. Piłkarzem miesiąca Nelson Semedo. Tego to bym się nie spodziewał. Xavi, menadżerem miesiąca. Po raz drugi dopiero w tej karierze. Co ciekawe. Ile ja tu zarabiam tego siana? 7 milionów. Ej, Bartomeu, ty zaraz wybory będziesz miał, nie? Nie chciałbyś mi tutaj dać kontraktu nowego? W nagrodę? Nie jesteśmy zainteresowani. A ty chuju, ty. Nie masz mojego głosu. No, jakby PSG chciało Griezmana, to byłbym zadowolony. No, ale takie ruchy dopiero na kolejnym streamie, gdzie będzie okno transferowe, nie? Taka wymianka. Griezmann i dołożę, co tam chcecie. Sejwik. Zaraz włączę urlop do tego meczu z Levante i pójdę siku.
Real Madrid z książeczką za Sadio Mane. Dwa dni przerwy później będzie, to na to Levante też pooszczędzamy ludzi. Dobra, to ze dwóch. Zjadłem sobie jeszcze ciasteczko przy okazji. No, to z meczu z Levante. Ter Stegen może pobić ten rekord. Cześć Czarek. Okej. Okay. Dzień jak co dzień, dzień po dniu. Poradzić sobie z Levante. I później dopiąć formalności z Paris Saint-Germain. Jeżeli chcesz mieć dużo Nugenów z Czech, to musisz mieć włączoną Ligę Czeską. Cześć Lemon Chicken. O kilka meczów cię ominęło. Przede wszystkim zwycięstwo z Paryżem. Okazałe. Miazga w sumie z Francuzów. Okej, okay. No to trzeba tak zrobić, jak mówiłem, bo chociaż kurde, oni są w tak dobrej kondycji. Nie, dobra, to wyjdziemy podstawą na Levante, ale Umtiti'ego się pozbędziemy po sezonie. Sergi Roberto za Semedo może. Moriba Tonali. Dobra, wróci De Jong. Ale w drugiej połowie pozdejmujemy najbardziej zmęczonych. O, może się nowy Messi w naborze trafi. W sumie racja, no. Kamil. Pięknie. Cała jedenastka zmotywowana. Nie, no gdzie tam Evertona będę obserwował bez jaj. Ter Stegen jako interwencja, chłopie. Myślałem, że wrzuci to sobie do bramki dosłownie. Na szczęście nie. Już wygrałem polskim klubem Ligę Mistrzów w Legii. Po co drugi raz? Fati. Ależ się urywa Fati. W zimie sprowadziliśmy tylko Andre Onane i Sandro Tonalego do Barcelony i sprzedaliśmy Busquetsa. Nie, i to tyle. Dobra, Skriniar jak zwykle, ale będzie VAR. Pierwszy mecz z PSG wygraliśmy 3-0. No i nie ma tego gola niestety. Longlut jako wrzutka, chłopie.
Lenglet się odpalił w roli skrzydłowego. Messi, ale siata. Fati, Haaland. Dzisiaj Haaland gola nie strzelił, nie? Fati. Ale bo dzisiaj Fati wszystko strzela. Busquets poszedł do Arsenalu za 31,5 miliona funtów. Więc ładny interes zrobiliśmy na tym. W jego miejsce za 4 miliony Sandro Tonali. Tym lepiej. Messi, Haaland, Messi. Piękny byłby to gol. Nie zapomnielibyśmy go nigdy, ale nie ma tego gola. To nie szczyt waszych możliwości. Zaraz trzeba będzie zdejmować. Ale kurde, oni nie są w ogóle zmęczeni. Jakoś tym meczem. Savicia zmienimy. Może wejść Pjanić. To nie będzie wcale zmniejszenia jakości. Messi w pole karne. Haaland. O, co ty Haaland, kurde. Tak w kratkę te streamy. Ostatnio rewelacyjnie, teraz coś. Dobra, wejdzie Grimaldo. I Pedri. Messi jak se idzie. Za bramką. Niewzruszony akcją. No i czyżby tak skromnie dzisiaj? W ogóle tu są pokazane, że tu jest pokazane, że prowadzimy 2-0. Fati Haaland. Co to za gol widmo Haalanda? W 71. Co się stało w 71 minucie? Aha. Tu pokazało, że Haaland gola strzelił. O co tu chodzi? Spalony Haaland. Co się cieszysz? Masz tu swojego gola, widmo. Się cieszy. Dobra, koniec. Skromnie, ale 3 punkty. Dobra. W Walencji. Ciężki teren. No i teraz rewanżyk. To już wychodzimy najlepszym, co mamy. Kurde, no jak ja mam tego Griezmana tam wstawić, jak ten Fati mi tak strzela? No nie wystawię Griezmana. No wygryz go Fati ze składu i tyle. Semedo, 8,08 średnia ocena. Kiedy Real gra? O, Sociedad się rozkręca przed rewanżem w pucharze. Valencia klepie Betis. Alaves Osasuna i w derbach Madrytu. A nie, tam to nie gra Real, to Atletico gra. Getafe pokonuje Atletico 2-0. Sevilla też przegrała. Sami faworyci przegrywają. Więc mamy nad Sevillą przewagi 6 i 12, 18 punktów. To jeszcze jakby Real teraz w tyłek dostał od Athletic. Byłoby miło. W pierwszym meczu wygraliśmy z PSG 3-0. Jak Arsenal, Arsenal jest na drugim miejscu w Premier League. 3 punkty straty do Liverpoolu i mecz do rozegrania. Parc de Princes. Daj, Athletic.
Dawaj ta chłopaki. 3-1. No dobra. Sami se wygramy tego mistrza. Ale teraz dwa mecze pucharowe, rewanże. Takie w zasadzie formalności tylko. Dopełnić teraz. Ale to Paryż jest faworytem. Trzeba uważać. Di Maria tym razem z prawej strony. Dagba na prawej, Marquinhos w środku. Tak, nie odpuszczamy, nie zmarnujmy wysiłku z pierwszego meczu. Najlepiej strzelmy szybko gola i będzie po wszystkim. Paryż jakiś zmęczony przed tym meczem. Neymar, Marquinhos bez kondycji. A my wypoczęci ładnie. I gospodarze. Wow, Mbappe. 1-0 dla Paryża. On powinien być moim piłkarzem. Latem zrobię wszystko, żeby Mbappe był następcą Messiego w Barsy. No dawaj Barso, budzimy się. Messi, Lenglet, broni na was. A ja nie ustawiłem tych. Zara będzie remontada, kurde, i będzie mi głupio. Odpadniemy z Paryżem. Bo ich nie doceniliśmy. Ter Stegen, dobrze. Okej, okay, przerwa na Parc des Princes. Z Liverpoolem też wygrali u siebie 3-0, no to fakt, to fakt. Teraz Neymar. Pique i Icardi, asysta Pique, dlaczego on mi to robi? Dlaczego robi to swojemu byłemu klubowi, Gerard Pique? Arsenal prowadzi z Benficą. No i Messi, jest tam Skriniar, nie, jest Longlet, ale Longlet to nie przywykł do... Stówkę plus Griezmann, ale jeszcze Griezmann musiałby chcieć odejść do Paris Saint-Germain, nie? To jest najważniejsza kwestia. I Paris Saint-Germain musiałoby chcieć Griezmana. Haaland, ale broni na was. No Haaland dzisiaj bez gola. A na wczorajszym streamie tak leciał jak przecinak, no. Messi, Longlet. Daj Messi, no rujże dupę po tą piłkę, ty. Teraz sprintujesz i tracisz siłę. No chłopie. Dobrze, pianić. Czy jeszcze coś z tego, jak ci będzie? Nie będzie. Nie będzie. Icardi kontuzjowany. Dobra. A Fati jednak nie wytrzymał trudów takiego spotkania na takiej, o takiej randze. Cześć, Artur. Pięć minut i akcyjk. Latem będziemy po Mbappe szli. Semedo, Griezmann. I tym razem też nie strzeli rodakom. I idzie kontra PSG. Oj, Mbappe sam na sam. Mbappe! Zablokowany przez rodaka. Clementa Longle. Taki francuski dwumecz mamy dzisiaj. I dzisiaj, i wtedy. No dobrze, to co? Zagrajmy chwilkę na czas. Mam nadzieję, że to utrzymamy. Chociaż 4 minuty może być ciężko, żeby to utrzymać. W ramach ewentualnej dogrywki będziemy mieli tą przewagę, że gramy na wyjeździe. Paradoksalnie. No Haaland, co ty robisz? Co ty robisz, Haaland? No Haaland dzisiaj nie jest sobą, niestety. Coś mu się stało.
to na nim zadziałał ten efekt wyłączenia komputera po bardzo dobrym dniu z FM-em. Niestety. 2 minuty, 1. No i jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Nie wyglądał ten mecz dobrze na Parc des Princes, ale dobry taki kubełek zimnej wody. Cavani strzela dla Arsenalu zwycięskiego gola. I Arsenal melduje się też w ćwierćfinale. 8 milionów otrzymujemy za ten mecz. Okej. Okay. Jest git. Już tylko 8 drużyn pozostało w grze. Juve i City blisko awansu. Zobaczmy. No, Juve i City. 6-1 City. Okej. Żeby takich męczarni, żebyśmy takich męczarni nie przeżywali na tym, na Anoeta z Sociedad, bo fajnie by było taki Puchar Króla też wygrać, nie? Tam Real Madrid będzie czekał. No, przypomniał się Haalandowi pierwszy wczorajszy stream, gdzie był w dramatycznej formie Haaland. Może się obudzi zaraz, no. Villarreal pokonuje Betis. Betis zaraz zostanie w ogóle bez pucharów. Na tym się to skończy. No, Umtiti'ego pożegnamy latem też. No, Barcelona zawsze się męczyła na Stadio Anoeta. Wypuścimy teraz Griezmana od początku. Leganés i El Clasico kolejne nas czeka. Później jakieś losowanie tutaj 19 będzie dopiero. Losowanie ćwierćfinału i półfinału Ligi Mistrzów. The Champions. Tum, 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 tum. No tutaj to formalność zupełna. Real Madrid z Atletico w półfinale drugim. O, 7-0 w 2 meczu. To musiało boleć kibiców z Metropolitano. Real Sociedad de Futbol. Mbappé w świetnej dyspozycji. Ciekawe, czy by chcieli tego Griezmana. Zawodnicy na wymianę. Griezmann. I co? I dołożymy do tego coś? 6 dych, spróbujmy. Nie do zaakceptowania, a dajmy stówkę na przykład. Dobra, Griezmann za Fatiego. I reszta zostaje bez zmian, a nie, jeszcze Grimaldo na lewe wahadło. Siema Tomano, no nie było, jeszcze Nugenów nie było. Mikel Oyarzabal. To jest ewentualnie też taki piłkarz, którego mógłbym widzieć w Barcelonie. To jest mega kotem. To ma wszystkie atrybuty na żółto. Wszystkie powyżej 10. Może sobie go przeskautujemy, kurde. Siema, Bumblebee.
No i dobra, rewanżowy pojedynek półfinału Pucharu Króla. Sociedad podejmuje Barcelonę w pierwszym meczu 1-0 dla Barsy. Messi, ole piła do Griezmana. I spalony, kurde, taka akcja. No ale Messi zagrał. Dał piłkę na laczkach Francuzowi. Szkoda, szkoda mega tej akcji. Wow, De Jong pokazał Oyarzabalowi teraz, gdzie jego miejsce. Grimaldo. Savić z powrotem do Hiszpana. Messi. A, gówno Grimaldo. Straszny strzał to był. Coś tu się z Haalandem dzisiaj niedobrego dzieje. Messi. Przyspieszenie. Dziadek, bo dziadek, ale sprint potrafi. W sprinty potrafi. Odgrywa do Milinkowicza Savicia. Piękna asysta Argentyńczyka i 1-0. Na wyjeździe, więc Sociedad potrzebuje teraz 3 goli, żeby wejść do finału Pucharu Króla. Może zaraz będzie ten pierwszy. Tak jest, Borja Mayoral. Jeszcze 2 potrzebuje Sociedad. Nie daliśmy rady tutaj w pojedynku główkowym z Majoralem. Oj, rzut karny. De Jong ładnie wszedł w dribbling pomiędzy obrońcami i oni sprokurowali tego karniaczka. Jak podobał się wyścig F1? No kurde, mega się podobał. Taki wyścig mógłby być codziennie. Zarąbiście, mega długo czekałem. Kiedy ten przepis wszedł, że po czerwonej fladze kierowcy startują z pól startowych? To weszło chyba na początku tamtego w ogóle sezonu i czekaliśmy 1,5 roku, aż to się wydarzy. I no i się doczekałem. Mega, mega mi się to podoba. I w ogóle cały wyścig też, sztos. Tylko szkoda, że Red Bulle, no, te nie pokazały nic. Znaczy jeden Red Bull pokazał, ale ten juniorski. Gasly przecież wygrywa. Haaland dobił w końcu. W końcu. Trzy jeden dla Barsy. Messi pole karne. Haaland. Aj, szkoda, taki dublecik na pewno mógłby mu się przydać. Żeby trochę się przełamał. Erling Haaland. Dobra, dawaj Fati. O, ten Griezmann znowu nic nie gra. I to Dibo. I teraz w takich momentach przydałby się taki przycisk do natychmiastowego dokończenia spotkania. To bym chciał w nowym FM-ie mega. No. To miało być głównie z myślą ten start z pól startowych chyba o deszcz, bo niekiedy jest czerwona flaga w przypadku deszczu w formule. Tylko że z drugiej strony też często starty są za samochodem bezpieczeństwa, kiedy pada deszcz, więc nie wiem do końca.
jaki był w tym zamysł, ale zarąbisty pomysł. Jak dla mnie po każdym safety carze mógłby się zaczynać tak właśnie, wznawiać tak wyścig. Alfa Tauri to jest Toro Rosso, tak, przemianowany. Red Bull promuje w ten sposób swoją markę odzieżową. Ale głupie to jest, że dla... oni zmienili tą nazwę i niby to jest ich pierwsze zwycięstwo w historii, nie? A przecież Sebastian Vettel tam w 2008 wygrał wyścig dla Toro Rosso no. I nie jest im to jakby zaliczone. Głupie takie. Czyli co, jak Renault teraz zmieni też design, to co, też będzie nowy zespół? Zabiorą im te tytuły mistrzowskie? Fernando Alonso? Nie wiem. Dobra, dobry wynik, a Giziu, tutaj Giziu. Siema, witam ponownie. Dużo mnie ominęło twarz z monoklem. Troszkę cię ominęło, Giziu, siema, siema. Ominął cię dwumecz z Paris Saint-Germain, chopie. Ominął cię dwumecz z Paris Saint-Germain, gdzie no, trochę na przypale, ale awansowaliśmy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dzięki w sumie temu pierwszemu spotkaniu przeciwko PSG na swoim stadionie, o tutaj zawieszeni. Moriba zagra i Todibo. No to w sumie spoko. Ej, Onana miał zagrać Sociedad, zapomniałem. Sorry Onana, to zagrasz sobie z tym, z Leganes. O kurde. No zapomniałem. Przepraszam. Pedri sobie też zagra. I Tonali, dawajcie. Na przypale albo wcale ryzykujemy rezerwowy skład. To tylko Pjanić odpocznie. Szkoda Sainca? Nie, ja bym chyba wolał tego Gazeliego już. Ferrari to no, ja nie jestem sympatykiem Ferrari, nie? I może się... Możecie się teraz na mnie obrazić, ale... Nie jestem do tego stopnia, że cieszy mnie ich nieszczęście, nie? I ten sezon po prostu jest dla mnie jak miód na serce, nie? Masakra. Nie chcę dogryzać, że tak mówić, jak zwykle to ludzie mówią, że chuje, dobrze wam tam. Tylko po prostu sobie siedzę tak grzecznie przed tym ekranem, patrzę i się cieszę. Tak więc tyle tylko miałem do powiedzenia, żeby to nie prowokować. Utrzymujemy 14-punktową przewagę nad Realem i mam nadzieję, że po spotkaniu z ogórkami tak dalej będzie. Oferta odrzucona, 100 milionów plus Griezmann. Fuck. Fuck. To zmieniam cel z Trenta na tego. Na... Mbappe. Dobra. No co, odrzucili, no. To ile mam wam dać? 120? Batony paryskie? Sola. Kurde, mi się tu burzą w tej Barcelonie B. Czemu Sainz bardziej zasłużył? No nie zdołał wyprzedzić do końca wyścigu Gazeliego, więc Gazeli bardziej zasłużył. Co to za gadanie? Jakby wyścig trwał 5 okrążeń dłużej i Sainz by go wyprzedził, no to można by wtedy powiedzieć, że Sainz wykorzystał okazję i zasłużył. A czemu Gazeli miał nie zasłużyć? ...150, plakietka Boltonu i wiedzie git. No ślimaki wam połapię na ogrodzie. Takie bez skorupki mogę wam złapać, bo zapierdzielają po deszczu zawsze, wszędzie. Zaraz El Clasico. Kurde, 17 w tabeli Leganes. Myślicie, że możemy zagrać to na przycisku? Żeby nie marnować czasu? Lyon 0-1 Chelsea i czy Real podoła Romie? Sainz potrzebował jednego kółka więcej, no ale tego kółka nie było, więc no.
Koniec, nie? Chelsea awansuje do ćwierćfinału i Real Madryt. Odrzucona 120. No co wy gadacie, no. Tego Griezmana trzeba będzie osobno sprzedać i zarobić sobie na Mbappe. Dobra. Na moją odpowiedzialność mamy 14 punktów przewagi w razie czego, nie? Proszę, nie zepsujcie tego. Nie chce mi się z Leganes oglądać meczu. Ja jebie, 2-1. Nie, dobra, nie robię tak. Langlet i Messi. O kaka. Langlet MVP. To czekamy na odpowiedź z Madrytu. No a my szykujemy się na starcie w El Clasico. Czyli Skriniar, De Jong, Pjanić, Savić, Griezmann, Haaland, Messi, Ter Stegen. Może być tak. Tylko Griezmann różże dupę i zacznij coś robić. Kurde, gola jakiegoś strzel na streamie chociaż raz. Skrytykujmy formę. No. Dawaj, graj. Jak zepsułem serię Ter Stegenowi? Nie zepsułem. Ter Stegen ma po prostu 16 czy ileś tam meczów. Bez straty gola w lidze, nie? Czyli dalej będzie kontynuował sobie ten 17 czystych kont, no. A ja tu nie mam widoku, bo dzisiaj podsumowałem sezon na odcinku w Boltonie. Longlet, Pjanić, Sergi Roberto, Haaland. Odpoczynek. Haaland miał bardzo trudny początek tutaj sezonu. Na poprzednim streamie miażdżył, a teraz znowu coś słabiej. Jeśli znajdziemy klasowego zastępcę, nie widzę problemu, żeby Mbappe mógł odejść. Ty, no ale chyba nie znajdą zastępcy za Mbappe. Wątpię. Szczerze. Szczerze wątpię, drogi Paryżu. Trzech piłkarzy powołanych. Moriba. Dwa miesiące kontuzji Moriby. Przeciążeniowe złamanie trzonu kręgu lędźwiowego. Ajajaj, szkoda. Szkoda, gościu, szkoda. I losowanko za chwilę Ligi Mistrzów. Na kogo trafimy w ćwierćfinale i półfinale ewentualnym? Dobra. Ajax, Chelsea, Juve, Real, Arsenal, Barcelona, City, Tottenham. Juventus, Ajax, Chelsea, City, Barcelona, Arsenal, Madryt albo Tottenham. Real Madryt, El Clasico w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. O lol. Ale tych meczów rozegramy. I w półfinale z Juve albo Ajaxem, jeżeli przejdziemy Real. O kurde. El Clasico w Lidze Mistrzów. Kiedy ostatni raz takowe było? Ja tak nie lubię grać z tym Realem Madryt. Że szok.
Piękne zgranie. No jest zgranie, jest. Tutaj, tu pomiędzy pomocnikami, tu pomiędzy napastnikami. No jest miodzio. W 2011 ostatni El Clasico w Lidze Mistrzów. To 10 lat temu. A teraz gramy El Clasico w Lidze. Tak, tak się poukładało? Nawet nie za... No dobra, nieważne. Nie, no Ter Stegen będzie bramkarzem numer 1. Ajax Juve, no trochę taka powtóreczka. Doświadczenie, Paweł. O, ej serio, nie lubię grać z Realem. Są takie męczące mecze. 1,80 na Camp Nou. A tutaj tak średnio wypoczęli. Chyba Jordi Alba będzie lepszym wyborem. No i Nelson Semedo. Griezmann, Haaland. Coś nasi napastnicy ostatnio nie działają. Więc oby zaczęli działać. Gramy na swoim stadionie. Najlepiej by było takich pyknąć 3-0, żeby w bezpośrednich meczach dobrze wyglądać. Jović, Isco, Valverde, Modric, Edgard, Casemiro, Reguilón, Ramos, Varane, Militao, Courtois. Tak słabo ich zmotywowałem. Luka Jović, Isco, Fede Valverde, Modric, Edegaard. Ale Bale na ławce, Benzema na ławce, Hazard na ławce. No to gramy. 14 punktów przewagi nad Realem. Real jeszcze tam mecz zaległy będzie miał. Messi w pole karne. I Milan Skriniar. Gol w El Clasico, swój pierwszy. Dwadzieścia punktów przewagi. I przerwa? Nie, jeszcze. Minutka doliczona przez arbitra. Messi pięknie wyprzedził Modricia. Messi, Haaland, ale gubimy piłkę. Messi ją znowu odbiera. Dwa odbiory Messiego w jednej akcji. No, nie wygląda najlepiej ten skład Realu dziś. Spalony tam był ewidentny. Przydałoby się wyżej wygrać z tym Realem. Chociaż no już nas nie dogonią w tej tabeli. No, no zaraz przyklepiemy mistrzostwo, jak wygramy teraz z Madrytem. Super. O, Jović tu zaspali moi obrońcy. Jović pudłuje jakimś cudem. Różnica bramek lepsza o 10. Więcej stracili zdecydowanie Madrytczycy. Kurde, nie mamy Moriby. Ale Sergi Roberto może grać na tej pozycji. Dobra, dawaj Fati. Do boju. Siemanko Hammers. Dzień dobry. Wiem, że Dejong ledwo trzyma się na nogach. Możemy zaraz zaprezentować królewskim naszego Tonalego nowego. Dobrze, też tak. A zaprezentujmy. Patrz, Zidane, jakiego mam fajnego piłkarza. Griezmann pięknie zgrał do Ansu Fatiego. Messi. Słupek. Ajajaj, byłby. Kolejny gol Messiego w El Clasico. Cześć Mateusz. 3 minuty doliczone. Messi z rożnego. Langlet. Fati nie ma spalonego. 2-0.
To jest 2-0 na Santiago, nie, na Camp Nou. A chciałem powiedzieć, że na Santiago Bernabeu gola chyba strzeliliśmy w tym pierwszym meczu, więc to się chyba liczy do bezpośrednich spotkań, nie? Dobra robota, panowie. Tak samo, żebyśmy zagrali z nimi w Lidze Mistrzów, choć wtedy może być lepszy skład Madrytu zdecydowanie. 14 dni do derbów Barcelony z przedostatnim Espaniolem, no bo teraz przerwa na reprezentację. Przeszliśmy Paris Saint-Germain oczywiście. Dobra. Boże, tutaj z Madrytem finał, tutaj z Madrytem ćwierćfinał, tutaj w lidze. To ile tych meczów będzie? 2 w lidze? 3 w finale i 2 w Lidze Mistrzów. 5 meczów z Madrytem? Pięć meczów z Realem Madryt w sezonie, masakra. Okej. W pół do szóstej mamy jeszcze trochę czasu. O, Levante pokonuje Atletico jeszcze. A Real kiedy nadrabia ten mecz ligowy? Nie teraz. Ja je wie, patrz to. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Tylko jeden mecz przerwy będziemy mieli pomiędzy El Clasico. Hat-trick El Clasików zaraz zagramy. Kurde, Oyarzabal 65 milionów. Dobra, lecimy do meczu z Espaniolem. A ja idę po herbatkę dodatkową. Żeby być gotowym. I dzięki za łapeczki w górę, tak ze 100 też by się znowu dzisiaj przydało. W zamian za te świetne wyniki, które dzisiaj osiągamy. Z góry dzięki, zaraz wrócę. Okej. Okay. Jestem. No ja też, Damian, zawsze gram słabymi zespołami, ale na koniec tego FMA gramy sobie takie luźne karierki w przebudowy drużyn, tak jak tą Barcelonę. Ej, możemy wygrać w tym roku w ogóle wszystko, nie? Ligę, Ligę Mistrzów, Puchar Króla, Super Puchar Hiszpanii, później w kolejnym sezonie Super Puchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. Wszystkie trofea. 6. Jak Guardiola. Jeszcze z Mbappé na pokładzie, zobaczymy. Cześć, Wiktor. Porto już mistrzem, z jaką przewagą w ogóle w Portugalii. PSG też ma przewagę we Francji, Liverpool w Anglii.
A największa przewaga w Hiszpanii, oczywiście. Pięknie. Sejwik. Juve też tam prawie pewny mistrz. Wracają piłkarze ze zgrupowania kadry. No i na Espanyol trzeba będzie wystawić nieco rezerwowy skład i później trzy mecze z Realem Madryt. Chryste Panie. Dwa razy Liga Mistrzów, najpierw później Puchar Króla, nie? Kurde, będzie ciężko, mega. Znowu gramy u siebie pierwszy mecz. Pan piłkarz Lewandowski w tej karierze zdobył złotą piłkę. Messi był drugi. Messi dostał FIFA Best Player. Sprzątnął Polak Argentyńczykowi złotą piłkę sprzed nosa. Jak tu tego Mbappe wykupić? No 220 milionów by chcieli. Ja bym nazbierał takie pieniądze. Ja bym już teraz mógł dać 150 i tam 50 w ratach, nie? Później ewentualnie Griezmana sprzedać. Dawajcie, spróbujemy taką ofertę złożyć. Ciekawe, co oni na to. To musi być następca Leo Messiego, no. Za takie same pieniądze możemy mieć Trenta. Mbappé. Chłopie, no ja ciebie widzę tutaj w roli naszego lidera w erze po Messim. Dajmy 150. Ciekawe, czy w ogóle będą skłonni do negocjacji. Nie. To 150 i 50. Jaki transfer? 200 milionów. To za hajs z Neymara. Ty kurde, opłacałoby się fest w rzeczywistości takiego Mbappe sobie kupić za 200, nie? Dobra. Czas na derby Barcelony. Jak ta oferta tu wygląda? Mbappé. I jak Mbappé sobie grać w przyszłym roku? Wiecie, jakby było przyjemnie? Messi, Mbappé, Haaland, taki atak. Atletico gubi punkty. My sobie na szybko przelecimy ten mecz z Espaniolem. A tu Savić kontuzjowany. 4 tygodnie! O nie! A najgorsze, że... No jest jeszcze Roberto. Najgorsze, że Moriby również nie ma. Ajajaj, to nam się komplikuje. Sytuacja, dobra. Fati, Grimaldo, Tonali, Todibo, Umtiti. Pedri za Messiego. Onane wstawimy do bramki znowu może. Siema Uzerbiusz. No, Haaland wczoraj na drugim streamie rewelacyjnie, teraz trochę słabiej. Wygrywamy 2-1 ze Espaniolem. Valencia pokonuje Real Madryt. No to czy my jesteśmy już mistrzami? Chyba jeszcze nie. Tak! Nie. Ale jesteśmy w Lidze Mistrzów na pewno. 9 zwycięstw z rzędu. 287 milionów na transfery mamy. Mbappe w ratach za 200. A tu jeszcze do sprzedaży Semedo, do sprzedaży Griezmann. Pensja Messiego w przyszłym roku wygaśnie. A właśnie, już powinien być nabór juniorów, no. O Boże. Jordi. Nie ma żadnego synusia niestety. Boczny obrońca.
No nie w tym roku niestety. O nie, 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 nie. Prawie 300 milionów na wzmocnienia dostaliśmy. Kiedy to wybory prezydenckie w tej Barsy? No dobra, no to co? De Jong zawieszony, o nie. Messi wymaga odpoczynku, no ale musi grać w El Clasico. Fati zostanie. Nie, no dawaj tego Griezmana. Skriniar i Langlet. Jordi Alba. Reszta odpoczyna. No, odpoczywa. No, to De Ligta i Mbappe ściągamy i będzie po rewolucji w Barcelonie. Bez kozery 500 milionów na wzmocnienia, no. Nie da się ukryć. A tu Getafe biedny jeszcze. W międzyczasie. Jest zaakceptowana oferta za Mbappe. 200 milionów funtów. Czyżbyśmy mieli następcę Messiego na przyszły rok? Negocjujmy kontrakt. Nowej gwiazdy. 18, nie no, trochę więcej trzeba będzie mu dać, co? Dajmy takie 26. No to jest już zabawa, nie? Oferta minimalna 500. Całkiem obiecujący początek negocjacji. Premie za liczbę bramek. No te premie wszystkie trzeba będzie zostawić, tylko usuwamy podwyżkę wynagrodzenia. No kontrakt gwiazdorski, jak na gwiazdę. 250 milionów nas będzie kosztował ten transfer w jeden rok. Sprzedamy Griezmana za stówkę. Czyli wyjdzie nas ze 150. A mamy 300 na transfery. Niemożliwe. Kylian Mbappé. Ostatni element, no może przedostatni, przebudowy Barcelony, czyli następca Leo Messiego w dumie Katalonii. Ale będzie napad w przyszłym roku. Messi, Haaland, Mbappé. Oh my god. No, Griezmann out. Ściągamy troszkę lepszego Francuza. No, mniejsza pensja od Messiego. Messi może za rok odejdzie. To akurat się wyrówna, nie? A tu ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Real Madrid, Club de Football. Ale jazda. Arsenal Tottenham w drugim meczu. Też derby. Dwóch bramkarzy na ławkę, a jak? U siebie pozytywnie. No zdziwiłem się, że Bartomeu takie sianko dał. O, jest Bale i Hazard. Tutaj już będzie trochę inna dyskusja z Realem Madryt. Okej, może być. Odriozola na prawej. Lekko nieograny. Lewego nie chcę. Nie potrzebuję staruszków. No to gramy. Tottenham strzela gola Arsenalowi. O nie, Ter Stegena zostawiłem na ławce. Zapomniałem. Dobra, no Onana też dobry. Semedo. Ale fail. Bramkarza zapomniałem zmienić. Dobrze, to nie jakiś, wiecie, tam młodzieżowiec, tylko no w końcu Andre Onana, nie? Oh, god damn it. Ajajaj. Semedo. Jest przechwyt. Zaraz wpuszczę Ter Stegena. Griezmann. Pjanić. Pole karne. Czy będzie? Pierwszy gol Haaland. Prosto w Courtois. Ajajajajajajajaj.
Alba, Sergi, Roberto, Tonali, Alba, Haaland, w końcu, pierwszy gol dzisiaj Haalanda w El Clasico w Lidze Mistrzów, dobra. Jeżeli na to czekał, na taki właśnie mecz, żeby w końcu trafić do siatki, to szanuję. Widzieliście, jak ładnie ona na piłkę kopie? Dobrze, Haaland, pole karne, Griezmann, jeszcze brakuje gola Griezmana. Do pełni szczęścia i zaskoczenia dzisiaj. Pół godziny za nami. Barca prowadzi z Realem Madryt. Griezmann w polu karnym. Ej, Griezmann też dzisiaj gola nie strzelił chyba, nie? Więc to mógłby być wyjątkowy mecz, w którym strzela gola i Haaland, i Griezmann. Nie, Mateusz. Trochę mamy tej przewagi nad Madrytem, co? Roberto pięknie przełożył sobie piłkę. Ale pressing, jaki pressing Barcelony, Haaland 2-0, spalony, no, frajerze z chorągiewką. Dobra, no może był. Wracamy na połowę Realu. Jak w ogóle Real sobie nie radzi z tym pressingiem Barcelony. Messi, przechwyt przed Modriciem. Messi, sam na sam Messi. Oddaj piłkę może Haalandowi. Było pewne 2-0, ale Messi przyrzedził. Nie odda piłeczki. I Courtois. Tottenham wraca na prowadzenie. No gdzie spalony? A jestem rozczarowany. Dawać więcej. Zero celnych strzałów Madrytu. Tonali, Griezmann. Czy to jest ta akcja Griezmana? No kurwa, Francuzie jeden. Mbappe sobie kupiłem przed chwilą. Już nigdy nie wejdziesz na boisko. Żabojad, kurde, nie potrafi strzelić od 10 spotkań dzisiaj. Od 16 tu siedzimy i czekamy, aż ukończy coś. Moglibyśmy tak siedzieć do północy. Dawaj, Griezmann, teraz. Albo Haalandowi oddaj tą piłkę. Griezmann. No Griezmann, kurde, ciulu jeden. W blond włosach. Ach. No nie wierzę w tego Griezmana. Griezmann. Co za pajac. Dobra, zdejmę go z boiska, bo nie mogę patrzeć na niego. Ja się nie mogę denerwować. Alba, Tonali. Dawajcie jeszcze brameczkę. Semedo broni Courtois. No, typowy mecz, w którym bramkarz jako jedyny ma zieloną ocenę. Dobrze, że strzeliliśmy choć tego jednego gola. Sergi Roberto, 2-0. Asysta Messiego. No i w ćwierćfinale Ligi Mistrzów mamy zaliczkę. Z Paryżem też mieliśmy zaliczkę, więc spokojnie. Dobra, wejdzie sobie. Wpuszczamy Neto w miejsce Erlinga Haalanda. Zgodnie z obietnicą. I Marc-André Ter Stegen w miejsce Leo Messiego. To się nie może nie udać. Błagam, jakąś akcję. Jedną. Please. Nie będzie. Kurde. Dobra.
Skończyliśmy ten mecz z 3 bramkarzami na boisku. Valverde wśród kibiców. Dobra. No to pierwszy meczek do przodu. El Clasico. Mbappé gotów do podpisania kontraktu z Barceloną. 7 kwietnia 2021 roku i historyczny moment, kiedy mamy następcę Leo Messiego, który trafi do nas 1 lipca. Tak więc to jest jeden z ostatnich elementów naszej przebudowy, nie? Mamy Kyliana Mbappé w Barcelonie. 28 goli w tym sezonie. Ale liczyłem, że tam będzie jakaś akcja. Chelsea pokonuje City, Juve bezbramkowo z Ajaxem. Jak będziemy prowadzić w rewanżu z Realem, to znowu to robimy. No jakby tak trener Barcelony w derbach zrobił, no to byłoby prawdziwy trener Barcelony. To by było. Nie no, to by się skandalem jakimś skończyło, że brak szacunku w ogóle wszystkiego. Ja mam w dupie szacunek. Byłaby beka. To jest najważniejsze. Zebranie zespołu. A, możemy być mistrzem Hiszpanii po meczu z Getafe. Jak wygramy? Czy tam Real musi jeszcze się dopasować? Nie wiem, wygramy po prostu. Nie oglądamy tego meczu nawet. To już nie ma sensu większego. Full focus na Realu Madryt. Alaves dzisiaj właśnie z królewskimi. No ale to znowu rewanż Ligi Mistrzów, no. Później finał Pucharu Króla. Nie przeklikałem juniorów, zatrudniłem juniorów polecanych. No i co? Alaves pyknie Real Madryt i da nam mistrza? 1-1, ale to jeszcze nam nie dało mistrzostwa. No, jak wygramy ten mecz, będziemy mieli 20 punktów przewagi do końca 6 meczów, czyli wygrana z Getafe i jesteśmy mistrzem Hiszpanii. Ale wyjdziemy takim rezerwowym składem, żeby się oszczędzić na rewanż z Realem Madryt. Coraz mniej tych rezerwowych tutaj mam wrażenie. Dobra, 3-2-1. I Football Club de Barcelona powraca na tron w Hiszpanii. Tak jest. Fati, Tonali kontuzjowani. O nie. Messi. Kto jak nie on. Dobra. Wraca tytuł na Camp Nou. Podwójna korona. Fati 4 tygodnie. Tonali pół roku. Ja jebie. Dobrze, że De Jong wraca po tym zawieszeniu. No to kupiłem sobie Tonalego, nie? 4 miesiące, 5 miesięcy przerwy. Ale jest mistrzostwo w przebudowanej w pierwszym etapie Barsy. To Dibo chciałby nowy kontrakt. Ja ci nie dałem nowego kontraktu niedawno? Nie. Żartowałem. Dobra. A to dajmy mu nowy kontrakt. Czemu nie? No, biedny Tonali. Chłopie, mam tyle siana, że robimy znowu bezbonusowy kontrakt. Dobra. Za Tonalego zapłaciłem 4 miliony. Nie za dużo. Szkoda Tonalego, no. Barca zdobywa mistrzostwo. Na 6 kolejek przed końcem. Dobra. Griezmann. No i powracający do składu De Jong.
Co ja będę miał? Trzech rezerwowych, w tym dwóch bramkarzy? Czy mi się wydaje? Longlet i Skriniar, Messi na dziesiątkę. No, będę miał czterech piłkarzy z pola na ławce rezerwowych. Zaraz trzeba będzie do młodzieżówki sięgać. Dobra, odpoczywajcie. Przed rewanżem z Realem. Na 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 na. Czyżby mi się wyłączyła muzyczka? Tak. Jak pokonać Barsę grając z Walencją? Defensywnie, defensywnie. Przede wszystkim. Ale kozak. Dwie porażki, trzy remisy w sumie tylko. Zarąbisty sezon Barcelony. No to w sumie zostały nam tylko mecze pucharowe. Jeżeli byśmy chcieli wygrać Ligę Mistrzów, to został rewanż, dwa półfinały, finał i finał Króla. Pięć meczów do rozegrania w tym sezonie nam zostało. Już tylko. Ale będzie. Pięć meczyków. I jesteśmy w domu. To już walka tylko o miejsca pucharowe. W Hiszpanii się toczy. Sejwik. Bardzo dobry sezon. Jeszcze ten Mbappé do nas dołączy. Boże, pięknie. Busquets wspomina El Clasico. Jak ci tam Busquets w tym Arsenalu? Coś tam sobie gra. Coś tam sobie gra. Nie najgorzej nawet mu to wychodzi. Mać rewanż. Tylko żeby to nie wyglądało jak kurde z PSG. Zidane mnie tu chwali. Nie, będziemy. W drugą stronę tego samego robili. Ajax, Juve, City, Chelsea. Rewanże. Ajax, czyli w razie zwycięstwa z Realem Madryt zmierzymy się z Ajaxem Amsterdam w półfinale Ligi Mistrzów. I rozumiem, że City z Tottenhamem. Oj, Musa Watch. O, w przyszłym sezonie Messi, Haaland, Mbappé. Dobra. Zróbmy to po prostu spokojnie. Włączymy nawet standardową mentalność. Tu jest ustawione. Zróbmy, zagrajmy tak, żeby z czystym sumieniem na końcówkę wpuścić Ter Stegena na pozycję Leo Messiego. Tak, nie zmarnujcie wysiłku z pierwszego meczu. Lecimy. Albo zremisujmy nawet 0-0. Też mi to pasuje. Żeby też nie zmarnować sił przed finałem Pucharu Króla. A coś ich nie mogę zmotywować. O, dopiero teraz się załączyło. Odriozola w polu karnym, Bale. Zamieszanie. Hazard, słupek. Słupek ratuje dumę Katalonii. Jeszcze 42 minuta.
Modric. Benzema, Odriozola, Onana niestety tego nie sięga i robimy, kurde, to samo co z Paryżem, nie? Masakra, te rewanże. Barcelona może te rewanże ma zakodowane w tym. Zakodowane w silniku gry. Ajajaj. 55. Boże, Modric, nie! Casemiro jakimś cudem nie trafia. Zaraz tutaj się zdenerwuje, puszcza ofensywny styl i... będziemy na noże szli z królewskimi. Przegramy każdy mecz rewanżowy po drodze do finału? Griezmann słabo, Haaland słabo. Boję się cokolwiek tu zrobić, szczerze mówiąc. Zagramy na czas. Skriniar kontuzjowany, ale nas kontuzje dopadły na koniec tego sezonu. Oby wrócił. Uraz stopy to może być miesięczna przerwa Skriniara, a to dla nas trochę taki kluczowy zawodnik. Dobra, jest win. Jest półfinał Ligi Mistrzów, kolejny rewanż w Lidze Mistrzów przegrany. Jeszcze tylko to samo zrobić z Ajaxem i będę szczęśliwy. Ale nie, ale w sumie wiecie co? Nawet spoko, że tego nie wygraliśmy, bo może, no właśnie, miesiąc, Skriniar, osiągniemy taki efekt, że będzie lepiej nam się grało w finale. Dobra, jest półfinał z Ajaxem. No i tak, i na pewno nie zagra Skriniar, więc Todibo dostanie szansę. No nie będziemy mieli rezerwowych, Ter Stegen wróci już tą bramkę może. Grimaldo na lewą stronę. Będziemy mieli trzech rezerwowych na ten finał. Ja, chyba, że sobie kogoś weźmiemy jednak już z rezerw. Obrońcę mamy, jakiegoś pomocnika by się przydało. Finał Pucharu Króla przed nami. Kogo by sobie tu wziąć? Erikiego Pucza, który tu w ogóle nie gra, bo jest niezarejestrowany. Oriola Busquetsa, też w nagrodę za Juana Mirandę. O. W nagrodę tutaj za ładny rozwój. Dobra. Przede wszystkim Busquets i Pucz mi tutaj są potrzebni. No i Miranda, dobra. 14 kwietnia, jutro urodzinki. Okej. No właśnie, Skriniar może przecież stać po prostu w polu karnym rywali i ładować bramy. To, co potrafi najlepiej robić. Todibo z nowym kontraktem. No Nugeni słabiuteńko. Nie ma na czym oka zawiesić niestety w tym naborze. Cztery mecze do końca zostały tego sezonu, jeżeli... Kurwa, kolejne El Clasico, ja jebie. Czwarte z rzędu. Czwarte w ciągu miesiąca El Clasico. Tak? Jakoś by tak było. A możemy zwołać zebranie, że chcemy wygrać ten puchar. Troszkę morale podniesiemy. Kondycja jest super. Czy dziś finał Ligi Mistrzów? No nie wiem. Jak chcecie. W sumie jest 17 kwietnia. Finał byłby na koniec sezonu, nie? Te wszystkie mecze można przesymulować, no bo w lidze już jesteśmy winners. Real Madrid. Gdzie my gramy w ogóle? Na Copa do Su Majestat... nie, co to jest nazwa? Na Mestalla. Na Estadio Mestalla. W Walencji.
Skład jest. Dobra, ostatni raz gramy z tym Madrytem, nie? Już mam dość. Real Madryt. Finał Pucharu Króla. Po trzecie trofeum w tym sezonie. Trzecie trofeum w tym sezonie za chwilę możemy zdobyć. Zostanie nam w tym sezonie jeszcze jedno. Jak je wygramy, czyli Ligę Mistrzów, to później jeszcze do końca tego roku 2021 możemy wygrać 6 łącznie. Dobrze. Toni Kroos. Znowu, w ogóle gramy jakby siódmą teraz połowę meczu z Realem Madryt, który w pierwszej minucie strzela nam bramkę niestety po stałym fragmencie gry. No, gdzie nie ustawicie suwaka na dzisiejszym streamie, to gramy z Realem Madryt. Messi, Grimaldo. Griezmann, gol! Griezmann strzelił gola dzisiaj, Boże. Cud. Cud. Na Mestaja, 1-1. A szybko te gole padły, co? W trzeciej minucie już 1-1. W drugiej minucie, 19 sekundzie. Wracamy do statusu quo w tym spotkaniu. Dawajcie, jesteśmy lepsi. Biedny Real, w ogóle taki sezon wyobrażacie sobie dla kibiców Realu, gdzie ich klepiemy na każdym polu? Nie przeżyliby tego. Bale tu pokopany jakiś. Ale cieszy mnie, że Griezmann w końcu trafił. Natchniona drużyna. De Jong wybija Casemiro. Kurde, chciałbym dzisiaj zagrać finał Ligi Mistrzów. No ale jeszcze Ajax trzeba przejść oczywiście, nie? I pewnie przerżniemy ten taki finał. Semedo. Varane wybija. I spokojnie opanował to Isco. Pjanić, nie powstrzymuje Taliafico, tam przy wielkiej korzyści chyba jakiś będzie. Casemiro, to może być bramka dla Madrytu. To będzie bramka dla Madrytu, niestety. Nie, jednak nie! Zapeszyłem, dobrze. Lubię tak niekiedy mówić. Zawsze przynosi efekt. Okej, okay, no w statystykach dominujemy. 11 strzałów, 9 celnych. Wyglądamy na drużynę, która miałaby za chwilę wygrać Puchar Króla. Brakuje bardzo niewiele. A może po dogrywce. Kroos na Casemiro, Militao. Nie ma spalonego. Gareth Bale. Ten zmęczony Gareth Bale. Ojojoj. I mimo tej dominacji tracimy bramkę znowu. I znowu musimy gonić wynik w tym meczu. Haaland nie najlepiej. Dobra, jest 15 minut jeszcze. Grimaldo, dużo miejsca, bardzo dużo Grimaldo, no ale nie oddał tej piłki nikomu, Alex Grimaldo, ale dobra, mamy znowu, naciska Blaugrana. Grimaldo, uff, o moment, w którym się zacząłem stresować, trochę pianić. Pionić i broni Courtois, jakim cudem taką petardę przyjął na rękę Thibaut Courtois. Messi, wybija Carvajal. Antoine Griezmann, Messi nie ma... Spalony był chyba. Nie, nie było. No i co? Czyżbyśmy mieli polec w starciu w finale Pucharu Króla? No nie byłoby to miłe. A nie mamy przecież Fatiego. No byłaby duża szkoda. Bo jest szansa, żeby wygrać wszystkie trofea. Jak teraz nie strzelimy gola, to tak się niestety nie stanie. Już raczej nie będzie okazji. De Jong, przerzut na Nelsona, Semedo, Griezmann! Jest! Wpadło po rykoszecie! Gol! 2-2. Drugi raz Antoine Griezmann. I ciśniemy do końca tak bardzo ofensywnie. Może pójdziemy za ciosem. Na Mestaja. 4 minuty doliczone. 3-2-1. Będzie dogrywka. Ale kurde, finał. Kozacki. Ja jestem rozczarowany. Musimy lecieć do końca. 3 zmiany w Realu Madryt.
A ja nie mam za bardzo kogo wpuścić. Chyba, że wpuścimy tak. Pedriego za Semedo i Pedri pójdzie na środek pomocy. Obrońcy nie są tu aż tak zmęczeni. Ale nas kontuzje tutaj przeleciały, no. O Jezu, tylko nie rzuty karne, proszę. To będzie ciężkie. Minuta doliczona do pierwszej części dogrywki i gramy drugą połowę dogrywki. Chyba będą rzuty karne. Messi ledwo trzyma się na nogach. Tak, przed rzutami karnymi zdejmę Messiego, no. Świetny plan. Pucz ma jedenastką w karnych. Alba dyszkę, Busquets. 7. Miranda. 7. Dobra. To Dibo ma 6. Chyba, że zaatakujemy jeszcze w tej dogrywce, no. No, jest akcja. Czy unikniemy rzutów karnych? Pedri. Grimaldo, jest gol! Naszego wychowanka ściągniętego z powrotem do Barcelony. 3-2. Prowadzimy w finale Pucharu Króla z Realem Madryt. Ole, brama. Pięknie Grimaldo w tej sytuacji. I mamy około 5 minut do zakończenia tej dogrywki i wygrania następnego trofeum. Trzecie trofeum w tym sezonie, jest to krok. Ojej, oj, mamy szansę na full pakiet, nie? Trofeów. 6 trofeów w jednym roku. Czy to się wydarzy? Pół minuty. Poszanujmy to. Dobrze, gramy na czas. Ale nie, Longlet. Longlet. Jest, Casemiro podwuje. Dobra. Campeones, campeones. Ole, ole, ole. Campeones, campeones. Ole, ole, ole. Campeones, campeones. Dobrze. Ole meczek, ja jebie. Brawo. Przeżyliśmy. Ole kozak. Dobra. Zarząd ucieszony. Pół miliona. Jest Copa del Rey, wraca na Camp Nou również. No i Griezmann w końcu się odpalił. Ale mamy sezon. 5 minus ocena? Serio? Wygraliśmy La Ligę, wygraliśmy Puchar Króla, wygraliśmy Super Puchar. Więc ostatnie trofeum w tym sezonie nam pozostało do wygrania, czyli Liga Mistrzów. Dobra. Sztosik. Może jakieś zwiększenie budżetów po takim sukcesie? Czy nie bardzo? Nie bardzo. No to co, został półfinał Ligi Mistrzów z Ajaxem i później ewentualny finał. W drugim półfinale, jak mówiłem, to Ten Hag z Manchesterem City. O matko. Ale dobrze. Ale dziś jest dobrze. No a tuż po tym wszystkim będzie wielkie powitanie Kyliana Mbappé w Barcelonie. To będzie hit. Kylian Mbappé nas wzmocni. I jeszcze będziemy mieli pieniądze, nie? Zostanie nam na kogoś. Na jakiegoś jeszcze by się przydał De Ligt albo jak mówiłem, Laporte. I przebudowę uznam za kompletną. Tylko wygrać tą Ligę Mistrzów. Tylko wygrać tą Ligę Mistrzów i później jeszcze Super Puchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. I ta karierka Barceloną będzie udana w 100%. Tutaj szybko w Barcelonie nie można trafić do gwiazd albo legend, nie? A jestem w ulubieńcach Mateo Xavi.
Kyliana Mbappé kupujemy za 200 milionów. I co, i zostali nam 133 w budżecie. Tak jest. Kylian Mbappé. Ale tu kontuzji mi wysypało, no. To na Lego najbardziej szkoda. 5 miechów. Tylko nie wiem, czy gramy dzisiaj tą Ligę Mistrzów, czy już jutro. Odpalimy sobie, bo dzisiaj miałem tak do 18 właśnie grać. Dwie godzinki równo wybiły. Więc to już sobie zostawimy chyba na jutro jednak, wiecie. Bo to jeszcze te mecze z Ajaxem, trzeba się skupić porządnie. Czyli jutro sobie odpalimy gdzieś może później właśnie teraz o 18, tak jak zaczęliśmy, tak jak kończymy. I no i jutro co? Przede wszystkim ten półfinał, finał Ligi Mistrzów. No i powitanie Kyliana Mbappé plus jeszcze jakieś za dwa transfery. Środek obrony i może jakiś pomocnik. No i później po klubowych Mistrzostwach Świata pewnie zakończymy tę karierę Barsą lub dojedziemy sobie do końca drugiego sezonu po prostu, nie? No tylko musimy wygrać tę Ligę Mistrzów, a to jeszcze nie jest powiedziane. Ciężki tam finał nas czeka ewentualny. Więc zapraszam Was na jutro, za dziś serdecznie już dziękuję, no i do zobaczenia, może być bardzo, bardzo jutro dobrze. Także do widzenia, do zobaczenia, miłego wieczoru, co dzisiaj wtorkowego Wam życzę, ciao.